Ja chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest Bogiem, który jest w każdej dziedzinie. Bóg jest w Twoim stresie. To jak na przykład sobie siedzisz i myślisz, że alkoholizm Ciebie nie dotyczy, nie dotyczą Cię na przykład problemy finansowe, nie dotyczy Cię inne rzeczy takie mocne, na przykład jakieś przewlekłe choroby, ale żyjesz w stresie, to tak samo jesteś związany. Ja chcę Ci powiedzieć, że w Bogu żyjesz w wolności. Możesz się kłaść wieczorem bez stresu, budzić się rano bez stresu, przechodzić problemy, różne sytuacje, gdzie Ty nie widzisz wielkiej góry, ale Ty widzisz, że stoisz twardo na skalę i tam jest rozwiązanie. Ja chcę Ci powiedzieć, że w Bogu nie ma strachu. Ty w sercu swoim musisz uwierzyć, a ustami wyznać, że Jezus jest Panem Twojego życia. Amen. I to On będzie zmieniać Twoje myślenie, ale Ty podejmujesz decyzję. Ty podejmujesz decyzję każdego dnia, że będziesz żyć według Jego prawdy. Ty podejmujesz decyzję każdego dnia, czy się poddasz temu, co Cię atakuje. Teraz jest pełno sytuacji. Wszyscy wiemy dookoła, co się dzieje, jak się zmienia świat, jak jesteśmy bombardowani informacjami, jak to uderza w naszą strefę komfortu, jak to uderza w nasze emocje. I ja chcę Ci powiedzieć, że Ty nie musisz w to wejść. Ty nie musisz wejść w ten wir tych wszystkich informacji, w tych emocji, tego stresu, że Ty jesteś od tego wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. To życie, to nie ma być życie w stresie. To życie tutaj na ziemi z Nim jest życiem wolności. I ja chcę to Wam przekazać, abyście mogli to wziąć i żyć w wolności, gdy wyznacie Jezusa jako swojego Pana. Amen. Amen. Jeszcze na sam koniec zaśpiewamy jedną pieśń. Zaśpiewamy. Na sam koniec. Oddamy tą pieśnią Bogu chwałę. Kochani, my spotykamy się na ulicy Przebieg 4. Przebieg 4. Tam jest miejsce naszych spotkań. To nie jest jakiś budynek kościelny, bo Bóg powiedział, że On zburzy te świątynie ręką ludzką zbudowane. Ale On zbuduje świątynię, która jest w człowieku. Więc my się tam spotykamy, jeśli chciałbyś kiedyś przyjść, sprawdzić, kim jesteśmy, to my Ciebie zapraszamy. W niedzielę mamy spotkania o godzinie 10:30. To jest za komendą policji, w takim pawilonie naprzeciwko starej przychodni. W środę spotykamy się o godzinie 18:00. Na wakacje zostały te spotkania zawieszone, bo są wakacje. Ale my zawsze spotykamy się w sercu z naszym kochanym Jezusem Chrystusem. Halleluja. Kochani, ostatnia pieśń dla Was, dla nas, dla Boga. Jezus zwycięży. Kościół, wszyscy, wszyscy razem, razem wszyscy. Raz, dwa, trzy. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja. Powieczne czasy Królem Królów jest. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja. Powieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. On jest Panem ziemi tej. Alleluja, 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 alleluja,
Halleluja, 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 halleluja. Kochani, ogłaszamy w waszych sercach głód poznania Pana. My ogłaszamy nad tym miastem nowe rzeczy. W waszych sercach nowe rzeczy, w waszym życiu nowe rzeczy, ale wszystkie z Bogiem oczywiście. Szukajcie Chrystusa całym sercem każdego dnia, a zobaczycie, jak odmieni się wasze życie. Amen. Amen.